No hej widzowie, dzisiaj w takim nietypowym odcinku, ponieważ moi drodzy, zostało tutaj ogłoszone Age of History 3 Alpha przez pana Łukasza, twórcę Age of History 2, więc w dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak wygląda trójka, trochę sobie omówimy, kilka takich moich spostrzeżeń i zapraszam do oglądania. Takich w ogóle pierwszych rzeczy, na które możemy zwrócić uwagę, to w ogóle tutaj sobie klikając na jakieś państwo, to mamy takie dosyć rozwinięte okienko, mamy elegancką flagę, bardzo ładnie się to prezentuje i tutaj portret władcy. Mamy też typ rządu, tutaj na przykład mamy monarchię, czyli najlepszy możliwy ustrój. Tutaj rozumiem piątka, patrząc też na mapę, to jest rozmiar kraju, czyli ma tutaj 5 prowincji, w ogóle prowincje, bardzo fajnie opisane różnymi nazwami, lepiej to wygląda niż w dwójce. Tutaj chyba mamy ogólny manpower, to bym powiedział, że to jest development, te 58 całego kraju. No i też tutaj widzimy, że są różne tutaj chyba tradycje. Tak, i tutaj widzę, że są te unikatowe bonusy chyba dla każdego kraju. Tutaj jest też ciekawa rzecz, że każdy władca będzie nam dodawał tutaj różne bonusy. I teraz pytanie, czy będziemy mogli sobie jakoś, nie wiem, rolować tych władców? Coś takiego jak w CK3, że się pozbywamy jednego władcę, bo jest słaby i wchodzi następny, który jest lepszy. Europa Universalis 4 też coś takiego było, że był następca i mogliśmy się pozbyć następcy. Albo postarać się, żeby ten nasz obecny król zmarł, żeby wszedł nowy lepszy. Więc to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ogólnie na samym początku tak graficznie to wygląda bardzo ładnie, estetycznie, elegancko. Tutaj jeszcze widzę, że jest dużo terenów pustych, no ale to jest właśnie ta alfa, więc jeszcze wszystko tutaj nie jest tak do końca zrobione. I widzimy, że jest Kraków, mamy tutaj Śląsk i tam wyżej Polskę. No i tutaj sobie oczywiście możemy wybrać państwo i bardzo tutaj interfejs mi akurat przypomina Crusaders Kings 3. No tutaj mamy złoto. Tutaj jest chyba manpower, tak mi się wydaje. To nie wiem, co to jest. I to też nie wiem, co to jest. Tutaj mamy, rozumiem, punkty dyplomacji. Może jakieś tutaj punkty administracyjne to mają być. No nie wiem, to się jeszcze przekaże. Możemy sobie tutaj zmniejszać i zwiększać prędkość gry. No bo to już nie będzie gra turowa jak Age of History 2, tylko to wszystko będzie w czasie rzeczywistym. Mamy też dalej ranking cywilizacji. Czyli tutaj rozumiem, że Aragon jest na 5. miejscu z 80, coś w tym stylu. Mamy tutaj punkty prestiżu. I te punkty prestiżu dostajemy chyba za typy ustroju. Za ekonomię, za wielkość populacji, za efektywność podatków, technologię, armię bądź wasali. No tak widzę, że to się sumuje po prostu w ten prestiż. Tutaj jeżeli chodzi o prowincje, no to też mamy właśnie takie ciekawe rzeczy. Jak populację, to jest chyba przyrost naturalny. No i oczywiście te kółeczko tutaj symbolizuje chyba jaka narodowość tu jest. Coś takiego jak przy asymilacji w Age of History 2. Tutaj chyba możliwość buntów, to jeszcze nie wiem co to jest, 0 na 4. W tej prowincji generują papier. Mamy poziom fortyfikacji klasycznie. Tutaj mamy przychód miesięczny z tej prowincji. I teraz, moi drodzy, jest tutaj tak ciekawa taka sprawa, że jest możliwość inwestowania w prowincję, jak w Age of History 2. Tutaj właśnie mamy inwestowanie w ekonomię i do tego jest potrzebne złoto. A tutaj, żeby manpower wzrósł, potrzebne jest złoto i tutaj jakieś punkty dziedzictwa, coś takiego. Tak samo za pomocą pieniędzy można tutaj zwiększać przyrost naturalny w prowincji. A, i tutaj mamy infrastrukturę. Więc tutaj też będą jakieś bonusy, już możemy zobaczyć sobie, że jest 0 na 4. Podobnie jak w Hearts of Iron 4, też tam była taka sprawa z infrastrukturą. I możemy zobaczyć, że tutaj właśnie będzie efektywność podatków podniesiona o procent. Będzie też możliwość większej ilości budynków. No ogólnie tutaj macie te wszystkie bonusy, więc z tego co widzę, infrastruktura tutaj będzie dosyć istotna. Możemy też sobie zobaczyć teraz w okienko dyplomacji. Mamy oczywiście podsumowanie całego królestwa, Francji w tym przypadku. I tutaj, moi drodzy, mamy coś takiego jak rywale. I rywale też było w Europa Universalis 4. Więc ciekawe, na jakiej zasadzie tutaj to będzie też wyglądać, jak to będzie działać. Tutaj mamy całe takie okienko, gdzie możemy różne tutaj rzeczy, na przykład sobie właśnie z Francją robić, czyli tutaj zadeklarować wojnę, polepszyć albo pogorszyć relacje, takie standardowe. Tutaj będzie trochę to słabo widać, ale mamy coś takiego jak zmiana rządu i mamy też coś takiego, żeby zbudować siatkę szpiegowską. Pamiętam, że w Europce było właśnie coś takiego, że się budowało siatkę szpiegowską, żeby stworzyć sobie roszczenia do prowincji. Więc możliwe, że tu będzie coś podobnego, że trzeba będzie wypowiadać wojnę i mieć ku temu jakieś roszczenia, a nie tak o po prostu dla zabawy. Tutaj widzę, że mamy też budżet i tu jest ciekawa sprawa, że będziemy mogli sobie wydawać pieniądze. Oczywiście tutaj też pobierać większe bądź mniejsze podatki, ale możemy też więcej inwestować na przykład w armię albo w badania. No i mamy tutaj doradców, moi drodzy, i to też jest, widzę, że mechanika z Europy. I tutaj też widzę, że na przykład demokracja też daje różne bonusy. Więc tutaj pewnie każdy rząd właśnie będzie dodawał coś innego. Tutaj sobie możecie zobaczyć, nawet komunizm można wprowadzić, Boże, chroń nas. Ale to byłoby na przykład ciekawe, tylko ciekawe, czy będzie taka możliwość, żeby na przykład w średniowieczu wprowadzić komunizm. Czy może trzeba będzie tutaj poodblokowywać te idee różne, głupie. Mamy też encyklopedię, w razie czego, gdyby tutaj ktoś nie wiedział, o co chodzi. Na razie jest w języku angielskim, bo myślę, że to tak po prostu na cały świat ma iść ta gra. Ale mam nadzieję, że będzie wersja polska. W końcu polska gra dla polskich Polaków. I tutaj też widzimy, że każdy doradca daje coś innego. Też mają swój wiek, więc kto wie, może po prostu
Byłoby ciekawie na przykład, gdyby im starszy by był, tym dawałby lepsze bonusy, no bo w końcu ma doświadczenie, a z drugiej strony mógłby właśnie przez to szybko zejść z tego świata. Takie dziwne te bonusy, po 2,07, 2,91, 3,79. Ja bym to tak bardziej, nie wiem, bardziej bym zaokrąglił to do pełnych cyfr. Oczywiście tutaj doradcy kosztują, tylko nie widzę jakby... Oni kosztują, żeby ich wykupić, tak? Żeby pracowali tutaj dla naszego króla, ale nie ma takiego utrzymania miesięcznego. W sumie to jakoś nie przeszkadza, no bo dostają tyle złota, że mogliby już pracować dożywotnio. Aha, czyli ta książeczka tutaj to są badania. Mamy tutaj jakąś podstawową zmianę. Pozycja cywilizacji widzę, że tutaj daje możliwość szybszego odkrywania. I też budynki, czyli będą budynki, które będą dawały tutaj bonusy. No coś takiego jak teraz mamy bibliotekę czy uniwersytet w Age of History 2. I mamy całe drzewko, okej, to wygląda dosyć ciekawie. Mamy tutaj różne monumenty, warsztaty, baraki. No bardzo ciekawie to wygląda. I to mi się też kojarzy z jakąś grą, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć. Cywilizacja? Coś takiego chyba było. Kiedyś coś takiego widziałem podobnego, może przez chwilę nawet grałem. Oj, mamy nawet tutaj doradcę, który jest typowo pod innowacje. Czyli ci doradcy będą dosyć istotni, no bo tutaj mamy, że na przykład ten pomaga 1,29 miesięcznie, a tutaj różne technologie kosztują na przykład 100, 200. No to myślę, że będzie to istotne. Też kwestia, czy te technologie będą tak dużo dawać, co nie? To też jest kwestia, jak to będzie zbalansowane. No i tutaj, moi drodzy, przechodzimy do dosyć ciekawej sprawy, czyli właśnie armii. I widzimy właśnie, że to jest armia podzielona jakby na trzy sekwencje. Przede wszystkim mamy tutaj pierwszą linię, czyli wojowników, flankę, czyli właśnie jeźdźców i wsparcie. Więc tutaj, no, też mi trochę tutaj to wygląda jak w Europie Universalis 4, bo tam też było na przykład tak, że mieliśmy właśnie piechotę, kawalerię i później były armaty. I tutaj mamy do odkrycia jeszcze, zobaczmy może tak szybko. Lekką piechotę, ciężką, później mamy tutaj piechotę już z karabinami, znaczy najpierw z muszkietami, a później wchodzimy już w tematy tutaj pierwszej, drugiej wojny światowej. Nawet tutaj mamy jakąś piechotę przyszłości, bardzo fajnie to wygląda. Mamy tutaj też pikinierów, o, mamy też pojazdy i mamy czołgi. Też w ogóle to jakiegoś robota mamy, to już w ogóle. Coś dziwnie to trochę tak nieposegregowane, ale może to w przyszłości się zmieni. Mamy samoloty, okej. Ale na przykład byłoby coś takiego fajne do zrobienia, że na przykład moglibyśmy jedną cywilizacją mega polecieć w technologię i nie wiem, mieć samoloty w XVI wieku, co nie? To mogłoby być nawet zabawne, ja po prostu widzę, jaka byłaby to możliwość. Tutaj werbunek to po prostu klikamy w prowincję i wtedy te wojsko tutaj nam się buduje. I teraz już nie mamy tam po 30-40 tysięcy wojska, tylko są te jednostki. Rozumiem, że jedna jednostka to jest 1000 wojska. To podobnie jak w Europce. Kwestia zarządzania prowincji już o wiele lepiej wygląda, ponieważ możemy sobie po prostu kliknąć na prowincję, a nie klikać na prowincję, wyskakuje okienko, potwierdź i tak milion razy. Czasami już ręka boli od tego klikania. O, i tutaj mamy jakiś event i fajnie by było, gdyby te eventy się pojawiały w rozgrywce. Też to jest podobne do Europki. Oj, co jest fajne, teraz sobie najeżdżając na jakąś mapę, to podświetla nam kraj. To jest też takie dosyć pomocne, że wiemy, gdzie ten kraj się znajduje. O, to jest właśnie to, że mówię, czyli tutaj właśnie mamy jednostki, mamy przy nich dwójkę, a tak naprawdę to jest 2000 wojowników i jeszcze tutaj, moi drodzy, mamy okienko na generała. I tutaj wklikając sobie pusty portret, możemy sobie właśnie wybrać kogoś bardziej do ofensywy bądź defensywy, albo do jednego i drugiego. O, zobacz, teraz widzę, że sobie rekrutuję tutaj armię, taką dosyć sporą. I tutaj widzę, że jest podzielone to na kilka różnych prowincji, żeby się zrekrutowała armia jak najszybciej i wtedy się połączyła. A nie tak, że na przykład 30 jednostek robimy w jednej prowincji i czekamy. Tutaj też widzę, że teraz będzie taki dosyć istotny moment, bo jak sobie klikniemy, o to właśnie, tutaj mamy takie drzewko, podobne do Crusaders Kings 3, tylko tutaj jest nie kwestia dynastii, a państwa. Czyli tutaj będziemy rozwijać państwo, czy pod względem administracji, ekonomii, wojska bądź dyplomacji. Będzie tutaj możliwość odblokowywania perków. I tu widzimy, że jest 0 na 12, czyli z tego co rozumiem, to będzie 12 różnych bonusów z każdej sekcji. Aktualnie widzę 4. Nie wiem, dlaczego jest 3%, bo mam na 6%, bo mam na 10%. A, dobra, już chyba rozumiem. Czyli to jest coś takiego, że każde te okienko ma 3 poziomy. I pewnie kupując jedno, możemy przejść do drugiego, albo sobie maksować to pierwsze. Albo najpierw wymaksować 3 pierwsze, żeby przejść do drugiego? No tego już nie zobaczymy. I tutaj też, moi drodzy, mamy ranking i widać, że mamy różne gwiazdki. I myślę, że też kwestia właśnie tych gwiazdek będą różne bonusy, bo tutaj mamy, że top 6 to są złote gwiazdki, od 7 do 12 to są srebrne gwiazdki.
No a później brązowe, nie wiadomo jak daleko to idzie. I tutaj podobnie jak w Europce, do każdej armii możemy sobie dorzucić generała, bo pewnie wojska bez generała będą dostawały mega minusy. Więc już chyba na szczęście, że tak wygląda ta armia i tak to wszystko funkcjonuje, nareszcie nie będzie, moi drodzy, tutaj rozlewu w tej grze. O, tutaj widzę co ciekawe, mamy coś takiego, że ma 48 tysięcy wystawionego wojska na 43. W Europce też był taki limit, żeby przypadkiem, nie wiem, nie mieć za dużo wojska czy coś. I pamiętam, że zawsze ten limit jakoś się tam podnosił powoli. A za przekroczenie tego limitu to były różne kary. Tutaj mamy, widzę, wypowiedzenie wojny Francji. Czyli jest to po prostu zwykłe takie wypowiedzenie. No a z racji tego, że nie ma tur, no to po prostu można pewnie od razu ruszyć wojskiem. Sobie ładnie tutaj możemy zaznaczyć to wojsko. Możemy, o właśnie, tutaj mamy budynki. I też mamy tutaj ekonomiczne, militarne albo administracyjne. I niektóre budynki są zablokowane, ponieważ jeszcze ich nie odkryliśmy tutaj technologii. Muzeum daje nam tutaj punkty tego dziedzictwa. Świątynia da nam złoto. I chyba w EU4 też tak było, że świątynie dawały złoto. A muzea... nie, muzeów nie było, były sądy. Fajne jest to, że ta gra, z tego co widzę aktualnie, nie będzie już taka, że tylko podbój. Tylko podbój, tylko kolorowanie mapy, tylko będziemy mogli rozwijać te prowincje. I szczerze mam nadzieję, że będzie to lepiej zrobione niż w Crusaders Kings 3, bo w Crusaders Kings 3 ekonomia, no, nie istnieje. Też tam jest lepiej podbijać nowe ziemie, niż jakoś super mocno ulepszać stare. No chyba, że macie Rzym albo Konstantynopol. Więc fajnie by było, gdyby ta ekonomia tutaj faktycznie miała duży wpływ, że na przykład kraj, który jest mały, ale mega ekonomicznie stoi, mam dobry manpower, jest w stanie rozwalić wielkiego kolosa. To byłoby super. Tutaj też, moi drodzy, widzę, że jest tutaj właśnie obleganie, czyli tak jak w CK3, w EU4, normalna sprawa. I też, aby ten system był dosyć taki zoptymalizowany, bo na przykład w CK3 czasami oblężenia trwają bardzo długo, w EU4 chyba też, ale to myślę, że to też kwestia technologii, różnych tam machin oblężniczych. Możemy też sobie normalnie rzucić pauzę w grze, więc tutaj na spokojnie można wszystko powoli ogarniać, nie trzeba się śpieszyć. Bardzo ciekawa sytuacja jest tutaj, patrzcie. Jedna armia zaraz tutaj skończy oblegać i ona przyjmuje wszystkie prowincje dookoła. W EU4 przejmowaliśmy tylko jeden skrawek. Pamiętam, że był mod, żeby też właśnie tak tutaj przejmował, że wszystkie sąsiednie prowincje też, więc jest to dosyć ciekawe rozwiązanie. Mi się osobiście podoba, że te wojny może nie będą aż tak długo trwać, że nie będziemy musieli o jakiś minimalny, mały skrawek ziemi walczyć, bo bot się nie poddaje, co nie? Ale z drugiej strony jest obawa, że szybkie podboje będą lecieć. Chociaż na taką Francję, dobra, on przejął dwie twierdze, no i na taką Francję to nie robi wrażenia, bo faktycznie to są jakieś tereny południowe, ale to jest dalej mała część kraju, więc może dobrze jest to zrobione. Tutaj zaraz dojdzie do bitwy i bitwa podobnie właśnie jak w EU4 czy też CK3. Tutaj możemy sobie sprawdzić wszystko z tego co widzę. Niestety pasek od YouTube'a mi tu przeszkadza, ale trudno. Możemy zobaczyć, że gościu tam na przykład nie ma w ogóle generała. Tutaj walka w górach, więc jest bonus do obrony, więc tutaj teren też będzie miał znaczenie. Brakuje trochę tutaj takiej animacji na mapie walki, bo mamy dwa mieczyki, które się tutaj krzyżują. Chociaż jest na razie pauza, zobaczymy jak to się zaraz rozwinie. Tak, tutaj tylko cyferki skaczą. Fajna byłaby jakaś tutaj taka mała animacja. Na przykład co do technologii wojska, z którą walczymy, bo na przykład fajnie by byłoby zobaczyć na przykład jak czołg wjeżdża w grupę, nie wiem, pikinierów. To też byłoby ciekawe do obejrzenia, co nie? Jeszcze tutaj wróciłem do tej bitwy, bo jest bardzo ciekawa sprawa. On ma tutaj niezłą przewagę, bo ma 26 tysięcy. Tamten gość miał 18 tysięcy wojska, więc ma przewagę 8 tysięcy ludzi. I mimo wszystko, mimo braku generała, on tutaj przegrywa tą bitwę. No to jest dosyć ciekawe. Ale to też może być kwestia jednostek, jakie mają porekrutowane. Chociaż zawsze w tych grach bardziej się opłaca się bronić niż atakować. Tutaj jak armia przegra, ona się wycofuje i się regeneruje z tego co widzę. On tutaj wysyła drugą armię, 22 tysiące kontra 14. Nie mów, że tu też przegra, znowu przegrywa. No, powiem wam, że tutaj trzeba będzie dobrze szykować do ataków, że no nie bawić się w jakieś tutaj rozdzielanie armii, tylko jak już to wlecieć w pełnym impetem, rozwalić armię. Coś takiego jak w CK3, CK3 też tak działa, że trzeba po prostu rozwalić armię wroga od razu. I na początku dobrze się ruszać dużym stakiem. Teraz widzę, że Francja odbija fort. Ciekawe, czy teraz jednostki jak w CK3 będą miały teraz bonus do obrony. Jakby on teraz wszedł swoimi jednostkami na ten fort, ale widzę, że tam sobie Francja to odbiła, ale nie zabrała dwóch prowincji. O co w tym chodzi? Dobra, teraz 32 tysiące kontra 11. No to już jest mega przewaga i ich niszczy. No to już wiadomo. No, to są jeszcze jakieś punkty cywilizacji. I tutaj widzę, że też są różne bonusy. Regeneracja morali wojska. Coś tam było, prędkość ruchu, koszty chyba tam były też werbunku, bonus do generałów. Możemy iść na przykład w builda, gdzie kraj głównie atakuje, albo w kraj, który głównie się broni, no to też byłoby ciekawe. Na przykład zagrać taką Szwajcarią, gdzie faktycznie, no tam obrona, obrona i obrona. No jest tutaj sporo bonusów. Co on tutaj sobie dorzucił? A, limit wojska. Czyli tutaj pewnie będzie teraz mógł więcej posiadać armii. Czyli tak jak wtedy tam był minus za to, że miał za dużą armię.
to pewnie można sobie ten limit tutaj podbijać, żeby mieć większą armię. Tutaj widzę, że też ulepsza sobie różne prowincje, żeby na przykład wydobywać więcej jakiegoś dobra, czyli na przykład złota, to zwiększa oczywiście dochody. Tylko pamiętam, że to też jest jakby mechanika z Europki i pamiętam, że coś tam było z kopalniami złota, że jak one były chyba za duże, to one później mogły się zawalić. No i tutaj właśnie widzimy wszystkie dobra, które posiada tutaj w swoich prowincjach. No tego jest całkiem sporo. Tutaj co możemy zobaczyć? Herbatę, kawę, kakao YouTube zasłania, jakieś kwiaty, to chyba perfumy, z tego co rozumiem. Złoto, chyba porcelanę, papier. No dobra, fajnie to wygląda. W prawym dolnym rogu tutaj mamy właśnie mapy populacji, terenu. Właśnie, możemy też zobaczyć właśnie, kto ma największą populację. Religia, co tu jeszcze mamy? Właśnie, dobra. Ej, te dobra mi się podobają, naprawdę, fajnie jest to zrobione. Możemy na przykład walczyć o to, żeby zdobyć jakąś prowincję, która ma konkretne dobro, bo też w Europce, i mam nadzieję, że tutaj też będzie coś takiego, że jak kraj miał jakiś monopol na jakieś dobro, czy na przykład był największym producentem kakao na świecie, to miał z tego też różne bonusy. Tylko właśnie kwestia, jak dynamiczne będą te ceny. Tutaj musiałyby być eventy na całą mapę, że na przykład to dobro jest teraz w lepszej cenie, a to jest teraz w gorszej cenie. Coś takiego musiało być dosyć często, bo pamiętam, że w Europce coś takiego było, ale to nie pojawiało się jakoś super często. A takie zawahania rynkiem byłyby naprawdę ciekawe, że na przykład jakiś potężny, bogaty kraj nagle się załamuje, bo ich dobro jest nic nie warte. O, i tutaj widzę, że są takie unikatowe budynki do wybudowania. Koloseum na przykład. Tylko ciekawe, jakie będą wymagania, żeby to zrobić. Czy to musi być w odpowiednim miejscu na świecie? Mam nadzieję, że nie, bo fajnie byłoby sobie postawić coś takiego w kraju, który nie ma nic z tym wspólnego. Na przykład, nie wiem, świątynia Azteków w Hiszpanii. No, to brzmi sensownie. Oj, mamy coś takiego. Co tu mamy? Oj, widzę, moi drodzy, chyba, że się da, bo patrzcie, tutaj mamy Pałac Królewski, Casaretta. Jak sobie wpisałem to w Google, to jest Pałac Królewski, okej. Okay. No i tutaj z tego co widzę, to ten pałac znajduje się we Włoszech. No to jak możemy coś takiego stworzyć w Hiszpanii, no to chyba te unikatowe budynki będziemy mogli sobie wszędzie budować, co jest na przykład bardzo fajne. Na przykład taką Polskę możemy zrobić, wielką i potężną, z różnymi takimi monumentami. I okej, okay, tutaj z tego co widzę z materiału, który tutaj nam przesłał na swój kanał pan Łukasz, to byłoby tyle. Powiem wam tak, ja jestem bardzo podjarany, bardzo mi się podoba. To, że gra gdzieś tam bierze z Europki, CK3, z Hoja, chociaż tutaj tego Hoja tak bardzo nie widzę. Bardziej CK3 i Europkę chyba najbardziej. Ale myślę, że to nie jest nic w tym złego, ponieważ gry Paradoksu gdzieś tam stworzyły pewien standard, więc nic dziwnego, że ta gra jest podobna. Mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że też dla graczy będzie prosta w rozgrywce, chociaż no nie wygląda tak skomplikowanie. Ważne, żeby był nasz ojczysty polski język, bo może w dzisiejszych czasach dla wielu osób to nie jest problem grać po angielsku. Dla mnie też nie byłoby problemu grać po angielsku, aczkolwiek myślę, że dostępność języka polskiego no tutaj przyciągnęłaby więcej osób. Też trzeba wziąć pod uwagę, moi drodzy, że to jest alfa dopiero. Więc tutaj myślę, że jeszcze dużo rzeczy może się pozmieniać. Graficznie bardzo mi się podoba. Graficznie jest idealnie, ja bym już mógł grać w taką grę graficznie, ale oczywiście jak będą jakieś poprawki, to też bardzo fajnie. Może co najwyżej, jak na przykład mamy mapę, to przydałoby się, żeby jakoś góry były pokazane, że na przykład prowadzicie gdzieś swoje wojsko i myślicie, o fajnie będzie zawalczyć na tej prowincji, a się okazuje, że kurde, tam są góry, mam takie minusy, że mi armia pada i wiecie. Bo tutaj się wszystko wydaje na razie takie płaskie. Ja gdzieś tam obserwowałem, to gra ma być wypuszczona wtedy, kiedy będzie gotowa, więc jest to bardzo fajne, bardzo dobre podejście. Tutaj rynek gier coraz bardziej nas przyzwyczaja do tego, że oni, deweloperzy, wypuszczają jakąś grę, która w ogóle nie jest gotowa i dopiero ją naprawiają po premierze. Aczkolwiek fajnie byłoby dostać jakiś taki dostęp, żeby sobie pograć, zobaczyć, jakąś betę zamkniętą. Ale mi się aktualnie, moi drodzy, bardzo podoba. Jeżeli ktoś będzie się pytał, czy będę chętny zakupić tą grę, będę chętny zakupić tą grę i też będę chętny z tego coś nagrać, jak już to wyjdzie. Myślę, że trzeba być cierpliwy, moi drodzy, i poczekać, aż właśnie tutaj wszystko zostanie zakończone i dostaniemy gotowy, fajny produkt. Co to takie porównanie Age of History 2, a Age of History 3? Jak dla mnie to są dwie zupełnie inne gry. I kwestia jest taka, że uważam, że dużo osób zostanie przy Age of History 2 przez swoją prostotę, ponieważ jest to mega prosta strategia, ale też myślę, że ta nowa trójka też tutaj przyciągnie dużo graczy. Ale to moje takie przemyślenia, moi drodzy. Może to w ogóle się tutaj nie sprawdzić. Może się okazać, że wszyscy zostawią Age of History 2, albo nikt nie zostawi. Więc to było, moi drodzy, takie omówienie. Możecie napisać w komentarzach, jak wam się podoba gra, czy będziecie tutaj chętni na zakup. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!